Zakopanem wystartowały 15 jubileuszowe Europejskie Targi Produktów Regionalnych. Jak nazwa wskazuje, stawiamy na produkt, który jest wytwarzany ręcznie, ewentualnie w małych rodzinnych manufakturach, czyli produkt typowo regionalny. Przyjechali do nas wystawcy nie tylko z Polski, z różnych zakątków naszego pięknego kraju, ale również z zagranicy. Mamy Włochów, Mamy Litwinów i mamy Węgrów. Będą również zespoły z tych krajów występowały na naszej scenie. W targach mamy trzy rodzaje stref, trzy rodzaje głównych produktów. Czyli są produkty gastronomiczne, są produkty typowo rękodzielnicze, typu na przykład biżuteria, kosmetyki ekologiczne, i jest strefa tak zwana warsztatowa, strefa kulturalna, gdzie chociażby w zarąbku tradycji można poznać, popróbować, wytworzyć również z kołami gospodyń wiejskich oraz z innymi twórcami, którzy będą prowadzić te Warsztaty, na przykład kamizelki flisackie. Również w Dniu Białego Dunajca będzie tak zwany book crossing, czyli wymienianie książek, czytanie wymienianie i wiele, wiele innych rzeczy, gdzie będzie można poznać właśnie tradycje z poszczególnych regionów. Ta impreza jest skierowana do wszystkich czyli zarówno wystawców, którzy mogą wymienić się między sobą e, swoimi doświadczeniami w tego typu imprezach, czy przy produkcji, ale także dla gości przyjeżdżających na Podhale, a akurat sierpień obfituje w ilość gości, więc będą mieli co robić do 15 sierpnia włącznie. A 15 sierpnia zapraszamy oczywiście na festiwal e, osypka i serów wszelakich, czyli można będzie popatrzeć i dowiedzieć się, jak jest wytwarzany tradycyjny osypek podhalański, z czego się powinien Składać będzie pokaz strzyżenia owiec i przede wszystkim o 15.00 piękna parada bacowska, na którą serdecznie zapraszamy. Jednoznacznie należy ocenić pozytywnie efekty tego typu wydarzeń, dlatego, że jest to promocja produktów regionalnych. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wspiera zarówno producentów żywności, rolników, jak i przetwórców. Z jednej strony dajemy dofinansowania do bieżącej działalności produkcyjnej. Z drugiej też dopłacamy, dajemy wsparcie na inwestycje zarówno w gospodarstwach, jak i w firmach, które zajmują się przetwórstwem. Targi produktów regionalne to ludzie, ludzie, którzy swoim fenomenem, którzy zachwyceni swoim położeniem geograficznym przekazują tą piękną, bogatą tradycję poprzez właśnie te rzeczy. To są osoby, które to robią z pasją. No i tak jak powiedziałem, też przekazują no to z pokolenia na pokolenie. Oczywiście mogą z tego przede wszystkim skorzystać też turyści, którzy tak licznie odwiedzają zakopane i całe potale. Serdecznie jeszcze raz zapraszamy na targi produktów regionalnych. Ale to już jest 15 edycja jubileuszowa. Myślę, że to nie koniec. Będziemy kontynuować w przyszłym roku i w kolejnych latach też.